Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj na vlogu, tak jak mówiłem na swoim głównym kanale Kreatorze, dalsza część tego, co tam robiliśmy. W zasadzie zrobiliśmy oświetlenie LED-owe w granicach 30 zł na cały regał, w tym przypadku dla pajunów. Jeżeli chcecie, to sobie poszukajcie na Kreatorze oświetlenie LED-owe na regał. A w tym momencie chcielibyśmy z Markiem zaktualizować Wam to, co wspólnie z Wami w zasadzie zbieraliśmy. Część oczywiście zbieraliśmy, część już Maruś, widać, załapał z powrotem, wrócił do tego i no, coś nowego się pojawiło. Tak, tak jak obiecałem, że będzie, to jest. Tak, jest kilka nowych pająków na egzoterze, między innymi też egzotice wjechały. Tak, egzotice. Był vlog w zasadzie chyba z tego, więc sobie zobaczcie, mi wtedy wjechał jakiś skorpion i mrówki. Ale to mniejsza o to. Zaraz zobaczycie, co tutaj się dzieje, co się pozmieniało, co jest nowego. No i pytanie najważniejsze, co u blondyny, bo to w zasadzie jest taki chyba, nie wiem jak to nazwać, taki pająk. No, największy rarytas z 15 rarytas, pająków, które są teraz na tym regale. Tak. I to jest 15 pająków. To, co kiedyś zbieraliśmy tak przed świętami, było na dobry uczynek. Zobaczycie, że Maruś robi z tego, dobrze hoduje i bardzo duża ciekawostka, taka 90%, ale to na koniec, jak dojdziemy do blondyny, dopiero Wam powiem, o co chodzi. A więc ja zabieram kamerę, a Maruś Wam pokaże tych wariatów. Pierwszy gatunek, który obiecałem właśnie wtedy, pamiętam, na filmiku, że kupię, to mam centrum z Balfoury. No niestety, prawdopodobnie kupiłem trochę za szybko i kupiłem sam cel. Wow. Jak widać, wariat jest na pewno. Wow. Już jak wtyduluje? No, słyszę. Może kamera to uchwyci, jak syczy. No, będziemy go denerwować. Ogólnie piękny gatunek, agresywny, afrykański. A jakaś zimy do niego, co tam się dzieje, jak może go widać. No powiedz właśnie, co o nim jest ciekawego, tym gatunku? Można je trzymać w grupie, spróbuję na pewno. Na razie chciałbym rozmnożyć ten gatunek, zobaczyć po wylince, bo ciężko je seksować inaczej niż z wylinki. Zobaczyć, czy to na pewno samiec, bo no, takie są przypuszczenia, niestety. No, ale zobaczymy. Czas pokaże. Tak, no na pewno będzie to pierwszy gatunek, który będę próbował dopuszczać. Z miłą chęcią dałbym go Wam, jeżeli uda mi się go rozmnożyć. Na pewno parę sztuk trafi do kreatora na konkurs jakiś. Czy... I do terrarium. Tak, i do terrarium. No ale jak widać, gatunek jest dosyć porywczy, dosyć szybki. No i jadowity, jak na Afrykę przystało. Dobra, lecimy dalej, co się dzieje. No, dalej jest... Będzie ciężko pokazać, bo widzę, już próbowaliśmy panią wygonić. No tu jest Poeci Loteria Metallica. To już było zresztą chyba na relacji z giełdy pokazano, czy nie było. Nie mogę skręcić terrarium, inaczej nie pokażemy, tylko z drugiej strony. Tutaj siedzi sobie. No panienka sobie się skitrała. Oho, ciężko to będzie pokazać ją. To może ja ją czymś doświetlę, żeby było widać kolorki, chociaż ładnie. No jest, piękny żółty, piękny niebieski. Moim zdaniem chyba najpiękniejszy pająk. Mi się ona po prostu wyjątkowo podoba. Nie wiem czemu, są różne Xenestis, SP White i tak dalej, mi się bardzo podobają. Ale Metallica po prostu rozwala mi system. No jest to młoda samiczka, najprawdopodobniej też okaże się po wylince. Niby kupiona od zaufanego hodowcy, ale ja nikomu nie ufam pod tym względem. Trzeba sprawdzić zawsze, nie? To sprawdzimy. Co więcej o Metallice, nadrzewny, szybki, jadowity. Azja. Azja. Tak jest. Ciekawostkę możesz powiedzieć na giełdzie, co widziałeś? No dziecko ogólnie, nie wiem, około 10, 11, 12 lat. Miało kilka pająków, których nie powinno moim zdaniem mieć. Znaczy, wiesz co mnie najbardziej zastanawia, kto weźmie odpowiedzialność za ewentualne wypadki, nie? Pokazywałem Ci, co dzisiaj taki pająk potrafi, jak to się porusza i no, jak się rzuca, nie? Teleportuje niemalże jak... Może zaraz i nawet nagramy, bo... No możemy zobaczyć. Czeka, nie? Więc Metallica siadła, Maruś dokupił już ją do... No, pochwalimy się. Szczerze, sam nie wiem do końca, jak ten pająk wygląda. Bo zrobił, widzę tylko to. I on tam sobie siedzi, czasem widzę go przez ten mleczny plastik i w sumie tyle. Chcesz mi powiedzieć, że hodujesz dziurę? Tak, jak podchodzę, dosłownie tylko podejdę na taką odległość, on od razu się chowa do tej dziury i widzę go tylko z daleka, gdzieś siedzę przy komputerze czy coś, że wychodzi na zewnątrz. A powiedz naszym widzom, co tam jest w tej dziurze? To jest gigas. I ciekawostka o nim?
umie pływać, nurkować. I poluje na rybki pod wodą. Może. Czyli do akwarium 200 litrów, jak rozmnożysz, biorę. Tak, też można w grupie trzymać, ogólnie afrykański pająk podziemny. Też raczej nie polecany początkującym hodowcom. Spoko, zobaczmy co dalej. Dalej. Gigasik siedzi w dziurze. Gigasik siedzi w dziurze. Tutaj mamy pająka. Tylko tutaj to trzeba ostrożnie może. To jest właśnie pająk, który się bardzo rzuca. Całkiem jest bardzo wściekły. Tak, całkiem otworzyłem. To jest Lampropelma Violacea opes. No, Kamil już dzisiaj widział, co potrafi. Jest wariat. No, nie trzeba uważać. Na, jeden z największych nadrzewnych pająków świata. Ogólnie może teraz jeszcze nie wygląda, ale to jest młoda samiczka. Jak się ją ładnie podświetli czymś, to widać już fioletowe nóżki. Zrobiliśmy małe cięcie i ja postanowiłem nagrywać ze swoją dodatkowo lampą. Może trochę się światła balans nie pozbywają, ale jeszcze nie widać tego. W rzeczywistości bardziej jest kolorowo. No, no tak, ona po wylince dopiero nabierze już takiego, myślę, że... Na pewno jest to samica. To jest w ogóle ciekawe u tego gatunku, że dymorfizm płciowy jest widoczny, bo już u młodych osobników właśnie samice dostają fioletowego koloru, a samce jednak są cały czas takie beżowe i tak już zostaje do dorosłości. Okej. No i co tu zostało? Brachypelma żeśmy pokazywali, tak? No brachypelmy nie pokazaliśmy, no ale no brachypelma, no to jest brachypelma. Tak, braszka będzie liniała sobie. Spokojny, polecany dla początkujących. Kreator ma takiego samego, tylko trochę większego i... Tak, gdybym nie dostał w prezencie, to bym nie kupił, żeby nie było... Gdybym nie dostał, to bym nie kupił. Aha, no w sumie tak, no tak. No. Dostałem od Artura, nie? Akurat tak. Artur się pozbywał. Znaczy ogólnie bardzo ładny ptasznik, tylko że nic niewiele uczy i... nudny, tak? No Balfury dalej się było, nie wiem przed czym. Tak, Balfurka dalej jest wściekła, zobaczcie. Parę minut temu tam zaglądaliśmy do niej. Ona dalej się broni. No jest wściekłość. Mhm. Dobra, trzeba wyjąć. Tutaj, tutaj jest kawałek. Na razie pojemnik grzewczy dla maluchów, bo niestety moja hodowla to są na razie same maluchy praktycznie. No i co, zacznijmy od tych małych pojemniczków. Ze złych informacji to padł mi młynus, który został zakupiony dzięki wam. No nie ma co tu się czarować. Był na poprzednim nagraniu, no ale afrykańskie pająki tak mają, że po prostu potrafią paść bez większej przyczyny. No to jeden z 10 mimo wszystko, tak? To 8, jest malu, 8. Tam, no. No jeden maluszek padł, mimo że parę dni wcześniej dosłownie zjadł i nie wiem co się stało. Tutaj siedzi malutki ceratogyr z Darlingi, czyli pająk z rogiem, którego jeszcze nie ma. Nie wiem czy go wygonię. Widzę wylinkę moczniaka. Nie, tutaj jest, tam sobie siedzi. Może go będzie widać lepiej. No jest, maluszek sobie siedzi tam. To jest L. Nie wiem, ty co tam tak walczy? Co walczy? Aż usłyszałem ją. Nie, to może woda gdzieś tam... Nie. Tak? Ona tłukła się. Ale to zaraz dojdziemy do wariata. Tu jest drugi ceratogyr z Darlingi. Ogólnie dałem za nie po 5 zł. Jedna dziewczyna sprzedawała na giełdzie wszystko po 5 zł. I kupiłem sobie dwa ceratogyry. Ten maluszek siedzi tu. No jest, jest. O, jak widać, uciekam. Jest naprawdę mały, ale i potrafi być szybki. No i wyrośnie na niezłego agresora i niezłego jadusa swoją drogą. Tak. Ja już widzę po twarzy, że to samica. Tu jest wylinka. Jeszcze. To dwójeczka jest? Nie wiem, może L3, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Kupiłem je w stadium nieznanym. Tak naprawdę. Tutaj od was, od widzów Psalmopeus Redunkus. Dzisiaj wyciągnąłem przy Kamilu wylinkę, bo wyliniał. Strasznie długo mi ten pająk liniał ogólnie, nie wiem dlaczego. Przeszedł u mnie jedną wylinkę, odkąd dostałem pająki. Czy to jest dwójeczka? Nie wiem, też nie wiem, nie liczę tego, bo być może nawet kupiłeś L2, L3 wtedy. A w sumie tak. Ciężko powiedzieć, nie? O, dobra, zajrzyjmy do tego największego pojemniczka. Co tu się dzieje? Tu jest kolejna poecyloteria. Na nią woda skapnie, to może być wesoło. To jest poecyloteria regalis, czyli śliczna jest. Ptasznik królewski. To jest jedyny, znaczy nie jedyny, do niedawna jedyny znany rodzaj poecyloterii, który cechuje się tym, że ma od strony brzusznej biały pasek, tak jak na przykład właśnie ceratogyrusy. Ale jest jeszcze poecyloteria niedawno opisana, niedostępna w hodowli. Bodajże nazywa się poecyloteria
Raja Eli, czy coś w tym stylu, i też właśnie ma taki pasek jak Egalit. Uh-huh. Pająki dosyć mocno kundlone w naszych warunkach, nawet jeżeli kupimy po Ecilotherie Regalis i ma ten pasek charakterystyczny dla tego gatunku, to nie oznacza to, że to nie jest kundel, na przykład z Ornatu. No tutaj jest też obecnie dosyć poszukiwany pająk przez ludzi. Co jest ze strością? Na razie maluszek w stadium, tu wiem, tu jest L3, tutaj kupiłem od tego. L3, mam nadzieję, że zbliża się do L4, to jest Caribana wersji Colo. Jak widać, mały, nadrzewny pająk. Śliczny. Co jest charakterystyczne dla wszystkich Avicularii, teraz Caribbean i Bipo, że robią gniazda w najwyższym punkcie terrarium. To jest właśnie charakterystyczne dla tych pająków. Ogólnie pająk polecany dla ludzi, którzy mają już jakieś doświadczenie w trzymaniu pająków. Słabo jadowity, ale szybki, skoczny. Ale często jest polecany właśnie jako dla początkujących. No to są raczej pająki puchliwe. Nie jest. Znaczy, problem jest chyba z tym, co ja czytałem, i wiele osób mi mówiło, że maluchy są padliwe po prostu. Nie, to jest mit. Tak? Ja przerobiłem trochę Avicularii i powiem ci, że właśnie bardziej o na przykład Afrykańce, o których się nie mówi, a moi nos 2 dni jadł, a później mi. Znaczy 2 dni wcześniej jadł, a zobaczyłem po 2 dniach, leżał martwy, nie? Także tu bym bardziej powiedział, że. No tutaj jest pająk, na którego trzeba uważać. To jest również od widzów właśnie, no, schowała się tam w dziurze Poecilotheria ornata, czyli ptasznik zdobiony, największa Poecilotheria, ponoć najagresywniejsza Poecilotheria. No, mogę to potwierdzić, miałem dorosłą samicę. Była z niej wariatka, ale nie taka jak ta Laproperma. No ta wiorka jest. To jest jednak, akurat ją tu włożę z powrotem. Tej nie udało się nagrać, ale może uda się nagrać drugą. Druga jest taka sama, w sumie równolegle wyliniały u mnie. Co koło L5. Oj. Już widać żółte te. L5. Po Ecilu tej, nawet teraz jak poświetliłeś, widać takie czerwone włoski. Widzisz? Czerwone sety widać na nogach na przykład. To jest charakterystyczna cecha po Ecilotherii ornatu, że ma właśnie czerwone sety. No i ostatni w sumie pająk, to jest kolejna Lampropelma, czyli to samo co siedzi tu. Ten taki pająk, może go zaraz w kurze pokażę wam. No już się denerwuję. Czy otworzymy? Dawaj, pokażemy. Wyskoczyć nie powinien chyba. No tak średnio ci powiem. Ewentualnie jak wyskoczy, no to będzie dipa. No widać jak kuj pokazuje. No są nerwy. Czekaj, został tak. Został nie ruszaj. Piękny temat. Kolorowy jest, no piękny jest. No, ewidentnie z tym pająkiem nie ma żartów, już nie ma żartów, a jeszcze... No jakby działał, to by bolało. Było bardzo. No, tutaj siedzi ten sam pajączek. Dzisiaj też wylinkę wyjąłem. No, czyli wyliniał dzisiaj, ewentualnie wczoraj. Znaczy go nie zobaczymy, bo to jest żelek schowany tutaj w tej dziurze. Jest to maluszek jeszcze nieseksowany. Tu mam samiczkę, tu mam maluszka. Mam nadzieję, że będą 2 samiczki. No i to tyle. No nie tyle. Aha. Najważniejsze. No i pozostał ptasznik Goliat. Czyli główny cel, na który Kamil zbierał ze z wami. Tadam. O, mały teleport był już. No, na razie tak skulony siedzi. No co, wyliniał u mnie 2 razy. Na 90 mówimy to już, czy? No tak, możemy powiedzieć. No już tak na 90% około, bo jest seksowany z podwozia. Wiadomo, że jest to samiczka. No jeszcze mówię, z wylinki na razie nie udało mi się go wyseksować, ale próbowałem z podwozia, wiem, że na 90%... Nie wiem jak to wam pokazać, no palca to tutaj, a widzicie, mojego palca przyłożyłem, widzicie jaka jest różnica w wielkości tego pająka, to jest L3 w stosunku do tych innych, które oglądaliśmy. Ale pokażemy jeszcze jedną rzecz, tylko ja sobie coś wezmę, żeby ja nie trzymać, zasłonić. Jak coś trzeba. Teraz jak podświetlisz, tutaj ta kropka, na którą wskazuję, to jest to co on ma tu, karapaks. Tak, to jest wielkość karapaksu w momencie, w którym ja dostałem pająka od was. Czyli widać taką kropeczkę jeszcze nawet pozbierałem. A ten pająk dzisiaj jest
No, ze 3 razy większy. Masakrycznie rośnie. Tak, a przeszedł tylko 2 wylunki. On jest ile? Tak strzelam, ale 5-krotnie większy od innego w tym stadium? 5-krotnie? No to jest L3. Na przykład drugi co do wielkości pająk świata, znaczy ptaszny, bo ten rodzaj, bo to też nie można powiedzieć, że drugi co do wielkości, czyli Lasiodora parahybana, ptasznik olbrzymi. W tym stadium jest wielkości dużej mrówki. Takiej dużej, nie wiem jakie ty masz mrówki duże, ale powiedzmy, że żniwiarki są. Pół centymetra z nogami. To nieźle. Centymetra nie ma. No. W tym stadium, a ten pająk już ma 3 cm samego ciała, czyli z nogami to czekaj, 3 cm to tyle ma chyba wielka, nie wielka. Tak, nie wiem. Metalika, ale ona ma 4, ona jest. A coś tak? Miałeś 3 cm? 3 cm. Około, czemu mówiłem, że można do szkła by było wrzucić? No to na propelma. Na propelma chyba, nie? No zobaczcie, to jest L gdzieś. No jest trochę większe, znaczy to jest też pająk nadrzewny. Ona będzie miała trochę dłuższe nogi, nie? Bo to jest jednak budowa pająków nadrzewnych. Tak by nie chcę otwierać jej, bo ten pająk to jest naprawdę świr. Nie, w każdym razie są porównywalnej wielkości, nie? Czyli z blondyny zadowolony. No jak najbardziej, to jeżeli faktycznie to rośnie samica, a wszystko na to wskazuje, to trzeba będzie powiedzieć B i kiedyś to spróbować się rozmnożyć. No tak. Czyli tak wygląda na ten moment hodowla, która się cały czas powiększa. Codziennie od Marka słyszę, co on tam będzie zakupował, no zakupywał. Dalsze plany, no na pewno czekam, aż porośnie mi to, co mam. Dobra, czekasz. Ty już wiesz, co kupisz na wypłatę kolejną, także czekasz. No tak, ale raczej na razie inwestuję w maluchy, bo jednak gatunkowo już na ten moment mam więcej, lepiej niż miałem wtedy, gdzie miałem naprawdę dużo dorosłych samic i nic z tego nie było, nie? Czyli tu już mogę się pochwalić, że no jest lepiej, więcej, fajniej. Popatrz, balfurka sobie odpuściła już. No teraz się tam... Ona chyba będzie linia średnia. Mam nadzieję, że mimo wszystko samica wyrośnie. No jeżeli sam jest to ogromny, to już adult będzie. No, znaczy ja chcę ten gatunek ogólnie dopuścić. Jeżeli to będzie samiec, na pewno to w pierwszej kolejności... Jeżeli to się okaże samiec, to kupuj dorosłą samicę z czapy i... Tak, tak. No to znaczy wiesz co, wolałbym kupić dorosłą samicę, nie wiem czy... Wiesz co, powiem ci, że nie wiem jak to jest, bo kupić dorosłą samicę, żeby dopuszczać ją tak od razu. Poszukasz dorosłej samicy, która jest świeżo po wylince, ktoś ci powie po prostu, bo ma, chce sprzedać, że ona jest świeżo po wylince, dopuścisz i ona wylinieje ci, nie? Tego się boję najbardziej, nie? Dlatego trzeba byłoby od kogoś zaufanego, tak jak mi się wydaje, że całkiem w porządku kolega był, jeszcze go poznałem na giełdzie ze Spider's Forge. Można walić do chłopaka. Tak, albo ale oni widać, że nie trzymają dorosłych pająków na sprzedaż, nie? No tak, tak. To są raczej tacy handlarze, którzy skupują kokony. No znaczy, i... są w porządku, bo naprawdę pająki, gdzie ja dostawałem, kiedyś kupowałem maluchy, były sytuacje, już tam nie będę mówił od kogo, bo to też dosyć znani ludzie, że pająki mi się wydaje, że specjalnie były przetrzymywane w gorszych warunkach, żeby nie liniały na L2. Bo im się to nie opłaca po prostu, nie? Oni muszą karmić, czyli były rzadzi karmione, a tutaj jednak faktycznie ta blondi, pamiętam, wtedy rozpakowywaliśmy ją. Grubo zbył. Tak, no i wszystkie pająki były ogólnie zrobione. No w zasadzie tak, spoko zabezpieczone. Szkoda trochę tego molinosa, no nie był to jakiś drogi gatunek, ale zawsze szkoda, zawsze nie. Zawsze żyjątko. Jakiś błąd po mojej stronie. Chociaż nie wiem, jakie, bo wszystko jest pod kablami trzymane na bieżąco, codziennie zaglądane, doglądane. No mam o to, bo chcę naprawdę sobie tutaj zrobić fajną hodowlę, nie? No i spoko. Czyli kolejna aktualizacja, może nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało, czy nie, na pewno z Markiem nagramy w końcu jakiś odcinek odnośnie ogólnie pająków, czyli coś więcej poopowiadamy i tak dalej. A na ten moment... Sugerujcie jakiś konkretny temat, jaki zakres by was interesował. Dokładnie. A i oczywiście zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Zapraszamy was na Instagrama, Mariusz otworzył dzisiaj chyba w zasadzie, czy wczoraj? Facebooka, przepraszam bardzo. A Instagrama tak. Też ci ogarniemy, trzeba. Tak, ludzie często mówią, że tak pokazywanie pająków na tablicy nie każdego cieszy, nie każdy lubi. Ja też to rozumiem, zresztą no, wy sami nawet czasem tam sugerowaliście w komentarzach, że to nie jest spoko, że na przykład cały live jest temu poświęcony, czy większa część live. Markowi dało do zrozumienia, że z 200 znajomych zostało mu tylko 5 tak. Na Facebooku. Nie no, że nie było, ale nie, żartuję. Sobie po prostu... pisać o mojej hodowli, o moich postępach. Także tam będzie bardziej stronce. Tam będzie bardziej aktualne niż to, co u mnie na kanale. Mhm. Aczkolwiek, jaki to jest ten? Tarantula Guy? Tarantula Guy 89. 89.
Podamy link gdzieś. Albo teraz wam się wyświetla prawdopodobnie link, albo jak nie, no to wrzucę go też w podpis, więc zobaczcie sobie do Marka, palnijcie mu tam łapkę w górę, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje z pająkami. Na razie mam zapas materiału, bo mam 15 swoich pająków. Mogę poopowiadać, bo miałem też ciekawe gatunki wcześniej, czyli też mam jakieś doświadczenie. Możecie podpytać coś Marka. Tak, można napisać. Podpytać. Też planuję coś zrobić o polskiej faunie. Może uda się jakieś ciekawe. Tak, no. W końcu chciałbym znaleźć gdzieś na przykład na żywo Heijakantium punktorium, mówiłem ci o tym kolczaka zbrojnego. I teraz się zaczyna, że ja nie wiem, czy on mnie wyzywa, czy on do mnie rozmawia, ale spoko. No, chciałbym parę takich pająków sam na żywo zobaczyć, tam nie łudzę się, że na przykład gryziela zobaczę, bo to jest masakra. To jest jedyny krewny ptasznikowaty w Polsce. No. Znaczy ogólnie są trzy gatunki, ale rodzaj jest tylko Atypus, rodzina Atypida i one w Polsce sobie żyją tylko na kilku stanowiskach. Dobra, jak widzicie, trzeba już kończyć, bo to nie będzie miało końca, jak on tak zacznie. Tak. Co jest na plus, bo widać, że człowiek jest naprawdę z pasją, a nie jest jakieś takie, wiecie, jakieś, nie wiem. Więc na ten moment możemy ci, Marku, życzyć udanej hodowli. No i mówię, gdzieś za 2-3 miesiące, może za kolejną wylinką blondyny przyjdziemy, coś nagramy. Pewnie w maju będzie już kolejna L4, blondyny, więc wtedy może zaktualizujemy coś, ten filmik, coś nagramy więcej, co tam u pająków. U pająków będzie więcej. A w tym czasie piszcie, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli usłyszeć od Marka. No i tyle. Kończymy ten odcinek, moi drodzy. Możecie też zasugerować jakiś gatunek. Możecie zasugerować gatunki. Jeżeli ktoś ma jakiś ogólnie pomysł, co chciałby zobaczyć, o czym nagrać, jest to gatunek, no powiedzmy, inny niż brachy pelma. Dostępny, nie? No bo też nie ukrywajmy, że niektóre pająki kosztują naprawdę setki złotych za maluchy, nie? Znaczy ja bym chciał na żywo zobaczyć SP Biru, nie pamiętam, co się nazywa, to ma zmienioną nazwę, ale... Birupes, Simo, Oxygon. No to takiego czegoś bym chciał zobaczyć. Jest też ciekawy temat, bo... No możemy powiedzieć jeszcze szybciutko, jak to było z tym pająkiem, bo to jest świeży temat dosyć, nie? Został odkryty bodajże przez dwóch Niemców, nie jestem pewny, czy Niemców, ale w każdym razie przez dwóch obcokrajowców. Ja myślałem, że to przez Polaków. Znaczy Polacy go przywieźli, nie? A no właśnie. To zostało zgłoszone do tam ludzi zajmujących się taksonomią, rewizją. Sam tam nie wiem do końca, o co chodzi, w każdym razie zarzuca się tym Polakom, że nielegalnie przywieźli go do Europy, rozmnażają, sprzedają. No ale z drugiej strony Polacy dostarczyli holotypy, czyli pierwsze osobniki, na podstawie których został opisany gatunek, nie? No. Nie wiem, muszę tam dokładnie sprawdzić, o co tam chodzi, bo czytałem to w ogóle na angielskiej stronie, tak 3x3. Nie miałem czasu, zgubiłem gdzieś ten artykuł, ale jak znajdę, to może wypowiem się gdzieś kiedyś na live, jak już będzie. Także ciekawy pajączek, dosyć świeży. Tak. No i dobra, teraz już naprawdę kończymy. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie odcinki, to piszcie w komentarzach, na pewno. Jeżeli macie jakieś pytania, to pewnie Mariusz też pod filmem wam odpowie, więc możecie tam pisać coś. A jeżeli ktoś ma jakiegoś pająka i chce wysłać do Marka, to jak najbardziej na moją skrytkę pocztową może, ja Markowi przekażę, tylko musicie mi dać wcześniej znać, żebym szybko do paczkomatu pobiegł po niego. Tak, pająki przyjmuję wszystkie. Nawet? Ptaszniki. Nawet te? Dachy palmy? No. Ja lubię dachy palmy, ja sobie ich nie kupię, bo ja patrzę pod kątem rozmnożenia. Aha, nie? O to chodzi. Ale ja miałem dachy palmy. Ale z właściwych byś chciał mieć wdówkę też, jakąś. No to pracuję nad tym może. Nie wiem, czy będę się tym chwalił publicznie, ale... A w większość gatunków można chyba hodować wdówek, czy nie? Akurat ja będę gatunek... Wiem, kto ma gatunek z Chorwacji, który do końca w Polsce legalny może nie być, nie? Aha, czyli on będzie na tej najniższej półce. Znaczy, nie mówię, że go kupię, bo jednak wolę z prawem nie mieć problem, tym bardziej, że robię to publicznie, znaczy mówię publicznie, nie? Ale jeżeli ten człowiek będzie posiadał inne gatunki, to najprawdopodobniej będę się z nim kontaktował. A nie chciałbyś tego? In jest, jak on się nazywa? To takie, co pajęczyny robią, takie duże, ten taki z długi... Nefila właśnie. Wiesz co, no powiem ci, że nawet mi jako miłośnikowi pająków tak słabo by było, że ja sobie tutaj śpię, a mi nad głową chodzi pająk wielkości dłoni, nie? No zawsze mógłbyś mu zrobić zamiast tej półki takie wielkie terrarium jak na węża. Nie, ale to są... Ja nie jestem fanem pająków właściwych, tak, no wiem o tym. Stricte, nie? Wdówki, tak, z ciekawości coś podtrzymać, czy nawet tak jak akurat ciebie z nami nie było, za to żeśmy tam rozmawiali, nie, tam gościu nam opowiadał o bodajże kupieniu z sale i takim pająku dosyć ciekawym, nie? Mhm. Ale nie miałem spiny, ani nawet ochoty go kupić od niego, nie? Mimo, że tam nie kosztował jakichś dużych pieniędzy.
Po prostu nie lubię właściwych pająków na tyle, żeby trzymać je w domu masowo. Nie? Spoko. Dobra, teraz po raz już czwarty, bo piąty naprawdę kończymy ten odcinek. No. No i w zasadzie wszystko, co miałem powiedzieć, tam łapki w górę i to wszystko to już mówiłem 10 razy, więc nie będę się powtarzał. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka!